Wczoraj wieczorem odbyło się oficjalne otwarcie galerii Zapiecek, w której swój azyl odnaleźli członkowie Gostyńskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej. Na wstępie wszystkich przybyłych gości powitała prezes stowarzyszenia Aldona Gil. Z prawdziwą przyjemnością pragnę poinformować wszystkich tu zebranych, że po wielu staraniach Gostyńskie Towarzystwo Popierania Twórczości Plastycznej pozyskało lokal na swoją działalność i to trzeba powiedzieć dzięki dziekanowi parafii świętego Marcina, księcia Ryszarda Wyszewskiego, który okazał nam tyle serca, zrozumienia i użyczył nam ten lokal, mówiąc, że ma dla nas pomieszczenie, tylko wymaga ono po prostu adaptacji. I my, żeśmy to przyjęli, zakasaliśmy, jak to się mówi, rękawy i przy wsparciu oczywiście księdza i wszystkich innych mamy to, co mamy. W adaptację lokalu zaangażowani byli członkowie naszego towarzystwa. W szczególności podziękowania należą się panu Stanisławowi Augustyniakowi, który cały swój wolny czas poświęcał na prace remontowe oraz pozyskiwanie sponsorów. Chciałabym tu taki cytat przytoczyć, który napisał Mikołaj Gogol. Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielanie pomocy bliźniemu. Chciałabym, żeby to dotarło do nas wszystkich, zacierając jakiekolwiek niesnaski, bo chciałabym, żeby ten Zapiecek nas zbliżył do siebie. Wszystkich. Od dziecka do osoby starszej. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo w imieniu całego naszego towarzystwa. I to jeszcze wszystko. Oczywiście poproszę Stasia Augustyniaka. Ja naprawdę jestem pełna podziwu dla twojego wysiłku i dziękuję ci bardzo. Proszę, przyjmij to. Tobie to aż dam buzi. I proszę. To tak jak powiedziałam, gdyby nie ty, myślę, że nie byłoby dzisiaj tego otwarcia. Dla pana Tadeusza Jaskulskiego również za wsparcie rzeczowe w przygotowaniu tego lokalu. Dziękuję. Ja znam już osoby jako pielęgniarza, bo to pan Stasiu był, więc ja gratuluję i dziękuję. Spojrzyj z miłością na te pomieszczenia i obdarz wszystkich tutaj przebywających mieszkańców, przybyszów, pokojem, radością w Duchu Świętym. Niech Bóg błogosławi i strzeże te pomieszczenia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławieństwo doszło i do tamtego. Moi drodzy, swego czasu pracowałem w Caritas w diecezji płockiej przez kilka lat po reaktywacji i zakładałem pierwszy w diecezji płockiej dom dla bezdomnych mężczyzn. Ogromne, traumatyczne doświadczenie, ale chciałbym nawiązać do tego, co było dla tych ludzi wtedy najważniejszym, mianowicie, żeby posiadali dwie rzeczy. Dowód osobisty oraz adres, dom, gdzie mogliby przebywać. Bardzo się cieszę, że w tym poszukiwaniu Gostyńskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej akurat te pomieszczenia po pralni okazały się przydatne, żeby ludzie, do których wy nieraz udajecie się, z którymi rozmawiacie, z którymi się spotykacie, wiedzieli, że nie jesteście bezdomni.
nie jesteście bezdomni, jesteście tymi, którzy mają konkretne miejsce na ziemi. Ogromny ukłon dla pana Stanisława. On momentami fatalnie się fizycznie czuł. Ja już tak myślałem sobie, że czasami będzie potrzebna ostatnia pomoc. Tak, tak, także ogromna praca i motywacje innych do tej pracy, członków, wszystkich sponsorów, każdy tutaj cokolwiek mógł, to ofiarował, ale dobrze jest, że to, co powiedziała pani prezes, że jest to miejsce dla każdego.